Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Określenie, kto był najważniejszym polskim naukowcem w dziejach, jest chyba niemożliwe. No bo tak, mamy Skłodowską, jeszcze jest Weigl, Rejewski. Nasi zmienili świat na naprawdę wiele sposobów, a dzisiaj kolejny kandydat do tego zaszczytnego miana, bo Jan Czochralski to ojciec nowoczesnej elektroniki. W dużym skrócie, bez jego przełomowego odkrycia, moglibyśmy co najwyżej dzisiaj pomarzyć o wyczynowych komputerach, telefonach w kieszeniach i generalnie o technologii. Innej niż taka oparta o mniej wydajne, za to zdecydowanie cięższe i bardziej kruche lampy. Poznajcie ku radości świata wielkiego geniusza, ku zniesmaczeniu Niemców ogromnego patriotę i ku przerażeniu najbliższych z jakiegoś powodu wielkiego fana jedzenia muchomorów. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. To jest między Bydgoszczą a Poznaniem, ale ważniejsze dla nas jest to, że to był wtedy zabór pruski. To były generalnie czasy dosyć upierdliwej germanizacji, czyli wykorzeniania polskości przez niemieckie władze. Jakim szło? Tak średnio właśnie za sprawą takich ludzi jak rodzice naszego dzisiejszego bohatera, którzy Janka i jego rodzeństwo wychowali na ludzi dumnych ze swojego pochodzenia. Dzieciaki często przychodziły ze szkoły z poranionymi dłońmi przez nauczycieli za to, że miały czelność mówić w szkole po polsku. I mama wtedy zbierała dzieciaki do kupy i żeby podnieść je na duchu, opowiadała im patriotyczne historie. Pojenie patriotyzmu nie było zresztą jedyną zasługą rodziców Jana Czochralskiego, ponieważ byli jednymi z tych, którzy jak zobaczą potencjał w dzieciaku, to jeżeli nie pomagają, to przynajmniej starają się nie przeszkadzać temu potencjałowi się rozwijać. To też jak dość szybko okazało się, że Janek ewidentnie interesuje się chemią, to ojciec ani myślał cisnąć go nie, musisz zostać stolarzem, żeby przejąć potem stolarski rodzinny biznes. Nic z tych rzeczy, zresztą ten biznes przekazał potem innemu swojemu dziecku. A mama, mama była jeszcze bardziej wyrozumiała. Kiedy Janek miał trochę ponad 10 lat, to z lokalnej apteki zaczął znosić wyproszone tam, szkła, maści i inne płyny, z którymi później eksperymentował w domowej piwnicy. Czasem wypalił dziurę w ubraniu, czasem w stole. Co na to mama? Nic, niech się chłopak rozwija, niech się uczy, ale w końcu musiała mu jednak zabronić eksperymentów w domu, bo chłopak doprowadził do takiej eksplozji, że wyleciały szyby nawet u sąsiadów. Na szczęście Janek przeżył i po jakimś czasie podszedł do matury, z tym też zresztą była dobra jazda. Nasz bohater napisał maturę najlepiej jak potrafił. Znał swoją wartość, wiedział, że pozamiatał po czym dostał wyniki i zbladł. To znaczy zdał, żeby było jasne, ale miał dużo gorsze oceny niż się spodziewał. Podobno poszedł do profesora i zapytał, czy skoro już jest po maturach to nadal podlegam szkolnym władzom i jak się dowiedział, że nie, to patrząc chłodno w oczy nauczycielowi podarł świadectwo i jeszcze na odchodne rzucił: "Proszę przejąć do wiadomości, że nigdy nie wydano bardziej krzywdzących ocen. Co ty wiesz o krzywdzących ocenach? Jestem pewny, że wielu z nas chciało przynajmniej raz tak kiedyś przykozaczyć nauczycielowi albo szefowi, ale takie akcje mają konsekwencje. W przypadku Jana, był to brak świadectwa, co mogło mu potężnie utrudnić rekrutację na uczelnię, ale postanowił, że i tak spróbuje. Powiedział rodzicom, że rusza w świat, ale wróci. Jednak dopiero jak będzie już sławny. Jak powiedział, tak zrobił. Ruszył najpierw do Wielkopolski, później do Berlina, gdzie najpewniej robił kursy na tamtejszej Polibudzie i pracował w aptekach. Przy czym warto wiedzieć, że wtedy praca w aptece mogła oznaczać coś zupełnie innego niż dziś. Bo poza robieniem i sprzedażą leków, w aptekach przeprowadzono mnóstwo eksperymentów chemicznych. Analizowano rudy, smary, oleje, metale, a czy Niemców, którzy lubią porządek, to irytowało? Absolutnie nie, ponieważ takie eksperymenty mogły się na przykład w przyszłości przysłużyć wojsku, więc niech sobie aptekarze grzebią, a później idą do poważniejszych firm, nad którymi oczywiście czuwa państwo. Tak właśnie było w przypadku Czochralskiego, który strasznie wkręcił się w metale i jak już nabrał doświadczenia, to postanowił spróbować swoich sił w firmie Kunheim. Szybko się jednak okazało, że ich laboratorium jest za ciasne dla naszego ambitnego Jana, i już po roku przeniósł się do innej, bardzo szanowanej firmy o, jak wszystko co niemieckie, budzącej nieco grozę, nazwie Allgemeine Gazelschaft! I tam poznali się na nim bardzo szybko zrobili go nie tylko szefem działu badania stali i żelaza, ale przede wszystkim stał się asystentem Wicharda von Melendorfa. Kogo? Gwiazdy niemieckiej nauki. To się okazało bardzo ważną znajomością, bo taki naukowiec jak Wichard miał nie tylko ogromne znajomości wśród innych naukowców, ale też biznesmenów i polityków. Niemniej jednak na nic by się to czochralskiemu zdało, gdyby nie to, że był bardzo utalentowany i pracowity. Celowo was jakby nie zanudzam szczegółami jego roboty, bo nie każdego to interesuje. No ale niech już będzie, na przykład on i jego mistrz dostali za zadanie wprowadzenie do elektrotechniki aluminium. Teoretycznie oni dwaj, no ale wiecie jak to jest? Jak na robocie jest stary pracownik i młody. To też 21-letni Chochralski wziął na klatę większość obowiązków. Częściowo dlatego, że chciał, a częściowo dlatego, no, bo musiał. Jan, który, pamiętajcie, formalnie nie miał nawet świadectwa maturalnego, musiał ogarnąć kompletnie nowe metody badawcze i standaryzację. Jednak naprawdę te metale lubił i poradził sobie na tyle dobrze, że pierwsze wyniki swoich prac panowie opublikowali już w 1913 roku. A! No i był jeszcze jeden potężny plus pracy w laboratorium. Dzięki niej Czochralski uniknął teoretycznie obowiązkowej w prusach służby wojskowej. Zapewne dlatego, że firma, w której pracował, realizowała zamówienia dla wojska. Niemniej jednak, właśnie dlatego nie trafił pewnie na fronty I wojny światowej i dobrze dla niego, bo to właśnie w jej trakcie dokonał swojego najważniejszego odkrycia. Zanim jednak sobie o nim opowiemy, to jeszcze jedna ważna kwestia. Bo nam się Jan w międzyczasie zakochał. Panna Hase była nie tylko sympatyczną i utalentowaną pianistką, ale też córką obrzydliwie bogatego holenderskiego przedsiębiorcy budowlanego. Co z tego? To, że to małżeństwo znakomicie finansowo ustawiło Jana, stał się Współwłaścicielem kilku kamienic w Berlinie, i gdyby tylko chciał, to mógłby rzucić w cholerę całe to laboratorium i żyć z czynszów, jednak on naprawdę uwielbiał swoją robotę. Kochał też żonę i nadal kochał ojczyznę, co bardzo lubił podkreślać, czym irytował mnóstwo Niemców, zarówno na Ziemi, jak i zapewne w zaświatach też. Abo człowiek se żyły wyprówa, żeby naród wykorzenić, a przychodzi taki budz, wszystko psuje i jeszcze go ruszyć nie można! Otóż to Niemcy bali się mu podskoczyć, bo ten Czochralski to był jakiś cholerny metalowy czarodziej. Dzięki jego analizom udawało się poznawać kolejne właściwości metali kluczowych dla przemysłu. Nie bez powodu Czochralskiego nazywa się ojcem nowoczesnego materiałoznawstwa. Wcześniej starałem się Wam oszczędzać szczegółów jego roboty, natomiast teraz już nie do końca będzie taka opcja, bo przechodzimy do jego najważniejszego odkrycia. Odkrycia, które miało zmienić świat. Był rok 1916. Właśnie wtedy Jan Czochralski odkrył metodę pozyskiwania monokryształów. Czym u licha są monokryształy? W największym, chyba możliwym uogólnieniu, to jest taka forma danego materiału której atomy są poukładane niemal idealnie równo. Czasami prosto o taki kryształ, na przykład cukier, sól, odbity diamenty, ale w innych przypadkach stworzenie odpowiednio dużego monokryształu łatwo i tanio było wtedy niemożliwe. A szkoda z dwóch powodów. Po pierwsze, właściwości metali najlepiej bada się na monokryształach właśnie. To Czochranski wiedział doskonale, ale nie miał prawa podejrzewać drugiej kwestii. Odkrycie Czochralskiego umożliwiło tworzenie tranzystorów i mikroprocesorów, które oparte są właśnie na monokryształach. Oczywiście dzisiaj ta technologia wygląda odrobinę inaczej, ale gdyby nie odkrycie Jana, to dziś nadal wszystko pewnie śmigałoby na zdecydowanie mniej wydajnych, za to dużo bardziej topornych i kruchych lampach. Mikroelektronika mogła rozwinąć się dzięki Janowi Czochralskiemu, który, żeby było jasne. Nie wymyślił monokryształów, tylko znalazł łatwy i tani sposób ich pozyskiwania. I zrobił to w sumie przypadkiem. Pewnego razu Jan siedział już w pustym laboratorium i trochę znudzony opisywał wyniki przeprowadzonych w ciągu całego dnia eksperymentów. Był poważnie rozkojarzony i odruchowo wsadził pióro, to takie wiecie, staromodne, ze stalówką, zamiast do kałamarza, to do stojącego obok pojemniczka ze stygnącą cyną. Jako, że był Polakiem z krwi i kości, to możemy podejrzewać, jakie słowo wypadło z jego ust, ale chwilę później, po podniesieniu pióra, powtórzył je znowu, ale zapewne ze zdziwieniem, bo zobaczył, że ze stalówki zwisa taka jakby metalowa nić. Szybko zmienił stalówkę na nową, zanurzył, wyjął tylko że szybciej i tak spędził całą noc. Rano Czochralski nie miał już żadnych wątpliwości. Metalowa nitka, która oczywiście okazała się monokryształem, może być grubsza albo cieńsza, zależnie od tego, jak szybko wyjmiemy z roztopionego metalu tak zwany zarodek krystaliczny, a jak zmienimy skalę i zamiast ręki i stalówki nad pojemnikiem z roztopionym metalem umieścimy specjalną taką rurę na wysięgniku, to można będzie tworzyć odpowiednio duże monokryształy. Czy to była rewolucja? Revolucja? Tak, ale jeszcze nie wtedy, nie od razu. To odkrycie szybko rozeszło się po naukowym świadku, jednak do prawdziwej rewolucji technologicznej przyczyniło się dopiero po śmierci naszego dzisiejszego bohatera. Czy to w takim razie oznacza, że Czochralski zmarł w biedzie i w poczuciu niedocenienia? Nic z tych rzeczy, bo obłędne pieniądze skosił na swoim innym wielkim dziele, które stworzył w laboratorium kolejnej już firmy, która zatrudniła go z dziką radością. Zyskali dzięki Janowi kilka naprawdę opłacalnych patentów, ale najważniejszy okazał się tak zwany Metal B, który z kolei zrewolucjonizował kolej. Z tego materiału robiono łożyska i to do lat 60. XX wieku, gdzie Wszędzie praktycznie, bo za patent słono zapłacili Amerykanie, Francuzi, Anglicy, no i oczywiście Niemcy też. Czochralski miał oczywiście tylko jakiś tam procent ze sprzedaży, ale to i tak wystarczyło, żeby skosić obłędne pieniądze. Co robił z tym hajsem? Między innymi inwestował w dzieła sztuki. Kupował prace znanych artystów i po jakimś czasie jego dom przeobraził się w naprawdę spoko galerię. Wielu Niemców pewnie aż telepało z zazdrości, a mieli jeszcze więcej powodów, żeby Czochralskiego nie lubić. W 1925 roku Polak Jan Czochralski został przewodniczącym niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. Co więcej, miał czelność bujać się z samym prezydentem Hindenburgiem. Swoją drogą, podczas jednej z imprez prezydent zadał Janowi pytanie znaczy, poprosił, żeby mu coś wyjaśnił, bo tak świetnie mówi po niemiecku, a ma. Polskie w sumie nazwisko. Czy on aby nie jest Polakiem? Na co Jan Że? Jasna sprawa, panie prezydencie. A co na to Hindenburg? Powiedział, to panie inżynierze, mówmy po polsku. Ja też mówię po polsku. Otoczenie prezydenta było zniesmaczone, ale to nie koniec. Panie! Weź mnie pan już nie w kur. Bo chłopakom szybko się zgadało, że w sumie to są sąsiadami. Czochralski spod Bydgoszczy, Hindenburg ma majątek pod Poznaniem. No świetnie im się gadało, ale w pewnym momencie jeden z dyplomatów nie wytrzymał i upomniał prezydenta, że nie wypada mu mówić po polsku. Hindenburg podobno strasznie się wściekł. Kazał się typowi gonić, a Jana poprosił, żeby oprowadził go po wystawie. Mało tego, wielu Niemców Potwornie irytowało to, że na organizowanych przez siebie imprezach Czochralski, jak tradycja nakazywała gospodarzowi, podczas pierwszego toastu nie mówił "Pierwszy kielich mojej niemieckiej ojczyźnie", tylko "Pierwszy kielich mojej ojczyźnie", żeby nikt nie miał wątpliwości, że on się Niemcem nie czuje. Wielu Niemców musiało więc odetchnąć z ulgą, jak ten cholerny Czochralski wreszcie wyjechał do swojego kraju, zaraz po odzyskaniu niepodległości. No właśnie nie i to się może wydawać dziwne. Do Warszawy wrócił z rodziną w 1928 roku dopiero. Czemu tak późno? Nie wiemy na bank, ale są różne teorie. Jedna jest taka, że zwyczajnie za dobrze u Niemca zarabiał, a u nas w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości sytuacja była delikatnie rzecz ujmując niespokojna. Inna hipoteza jest taka, że specjalnie został w pracy w Niemczech na dłuższy czas. Bo współpracował z polskim wywiadem, więc zrobił to, żeby informować nasze służby o badaniach nad nowymi materiałami, które mogłyby być w przyszłości używane przez wojsko. Tak czy inaczej, wreszcie do kraju wrócił i dał solidnego kopa rozpędowego zarówno naszej gospodarce, jak i kulturze, jak i nauce. Kupił elegancką willę, zaczął rozbudowywać rodzinne włości w Kcyni, finansował kulturę, wykładając chociażby pieniądze na wykopaliska w Biskupinie czy na rekonstrukcję szopenowskiego dworku. Wykładał na Politechnice Warszawskiej, ale w międzyczasie organizował też swój nowy Instytut Metaloznawstwa, który miał kontynuować badania nad właściwościami różnych metali. Z innych kwestii, no to jeszcze nie wolno nie wspomnieć o tym, że udzielił licencji na swój Metal B odlewni zakładów Ursus. Co pozwoliło zaoszczędzić gigantyczne pieniądze polskiej kolei. Generalnie było super. A potem przyszła druga wojna. Początkowo Czochralski chciał spierniczać najdalej jak się tylko da, ale szybko zdał sobie sprawę, że paradoksalnie najbezpieczniej będzie mu. Przy samych Niemcach, którzy doskonale wiedzieli, kim jest, na co go stać i że totalnie nie opłaca się go zabijać, bo bardziej przyda się żywy. Pozwolili działać zakładowi badań materiałów przy Politechnice Warszawskiej, prowadzonemu właśnie przez Czochralskiego, który robił to z radością niemal. Czyli co? Sprzedał się nazistom, po prostu, tak? Absolutnie nie, bo ludzie Czochralskiego dostali od okupanta niesamowicie mocne papiery. Zostali uznani za osoby kluczowe dla wojennej gospodarki i w związku z tym, nawet jak ci ludzie zostali zgarnięci przypadkiem w łapance, to pokazując takie dokumenty, praktycznie momentalnie byli wypuszczani. W ten sposób Czochralski chronił ludzi przed katowniami i obozami koncentracyjnymi, a to wcale nie koniec bo w zakładzie Czochralskiego regularnie odstawiała się dywersja. Jan i jego ludzie teoretycznie mieli badać i produkować różne rzeczy dla Wehrmachtu, na przykład elementy silników. Ale srogo się okupant zawiódł, bo Czochralski co chwila wymyślał jakieś wymówki, że nie da się, bo a to materiałów za mało, a to maszyn nie ma i jak on ma pracować. A jak już mu sprowadzili taką obłędnie drogą maszynę ze Stanów Zjednoczonych przez neutralną Szwecję, to w nocy jak nikt nie patrzył, Jan nie Rozpierniczym młotkiem, i powiedział następnego dnia, że no, taka przyszła, w ogóle do niczego się to nie nadaje, on na tym pracował nie będzie, bo to w ogóle nie ma sensu. A tymczasem na zakładzie odlewano elementy broni dla armii krajowej albo granaty, albo topiono podwędzone i przebadane elementy rakiet V2, żeby Niemcy nie dowiedzieli się, że nasi weszli w ich posiadanie. Niemcy nigdy jednak Jana nie złapali za rękę, nie przycięli go na gorącym uczynku, a bez wyraźnego powodu. Nie mieli na tyle jaj, żeby go zastrzelić. Był po prostu zbyt ważnym inżynierem. Po wojnie Czochralski, niestety, nadal musiał użerać się z okupantem, tylko w innych mundurach. Komuniści zrobili naprawdę wiele, żeby upodlić naszego dzisiejszego bohatera. Na dzień dobry, oczywiście, oskarżono go o współpracę z Niemcami. Na szczęście ubeckie śledztwo jakimś cudem nie wykazało winy Jana Czochralskiego, więc mógł wyjść na wolność, ale nie pozwolono mu już wrócić na politechnikę. Załamał się. A gdzie tam? Wrócił do rodzinnej kcyni, gdzie ku zniesmaczeniu nowej władzy. Otworzył prywatną firmę chemiczną. Ten bezczelny łajdak świetnie sobie radził, produkując i sprzedając pastę do butów, świecę, sól peklującą, płyn fryzjerski czy taki super popularny swojego czasu proszek na Katar. A z innych rzeczy to robił, na przykład nalewki, tak hobbystycznie, a i jeszcze. Miał taką dziwną zajawkę, że najpierw przez długie miesiące badał, jak długo trzeba gotować muchomory, żeby przestały być trujące, a jak już uznał, że chyba wiem, to raczył się tymi grzybami częstując też syna ku przerażeniu pozostałych członków rodziny. Na obawach się jednak skończyło. Jan Czochralski nie zmarł od trującego mu humora, Zmarł na atak serca, a do tego smutnego stanu podobno bardzo przyczyniła się wizyta UB. Przeszukanie jego mieszkania przez ubeków, którzy nie dawali mu mimo wszystko spokoju do końca życia, a nawet dłużej. Bo potem, jak nasz dzisiejszy bohater, nasz geniusz, zmarł 22 kwietnia 1953 roku, to służby zrobiły bardzo wiele, żeby ludzie albo o nim totalnie zapomnieli, Albo przynajmniej, żeby go nie wspominali zbyt dobrze. Człowieka o takich osiągnięciach określono po śmierci w mediach jako były kapitalista Czochralski. Co więcej, jego grup przez 45 lat pozostawał bezimienny i konsekwentnie wałkowano to kłamstwo, że podczas wojny współpracował z Niemcami, a w pełni zrehabilitowany został dopiero w 2011 roku. Wróćmy jednak jeszcze na moment do lat 50. XX wieku, bo jak już wiecie, Jan zmarł w 1953. Na jego pogrzebie było obecnych zaledwie parę osób. Może z czasem władzą faktycznie udałoby się stłumić pamięć o naszym geniuszu, ale nie niedoczekanie wyczerwone patałachy, bo już w kolejnym roku powstał pierwszy tranzystor z kryształu Krzemu. Uzyskany metodą Czochralskiego. Po prostu sobie o tej metodzie przypomniano w dalekiej Ameryce i zaczęła się prawdziwa elektroniczna rewolucja. O, naszym naukowcu znowu zrobiło się głośno, nie tylko już w naukowym świadku, ale nawet i dziś nie każdy ma pełną świadomość tego, jak niesamowicie Jan Czochralski wpłynął na technologię. Gdyby nie uzyskiwany metodą czochralskiego kryształ krzemu, to nie byłoby podboju kosmosu, precyzyjnego sprzętu medycznego, internetu, generalnie technologii, jaką dziś wszyscy znamy i bez której nie wyobrażamy sobie nowoczesnej pracy czy rozrywki. Oczywiście w pełni zdaję sobie sprawę, że kawałek krzemowego kryształu, zwany, co w sumie nawet trochę zabawne, waflem krzemowym. To jeszcze nie komputer. Nie, jest wiele elementów, które nowoczesnego kompa tworzą, i wiedzą o tym doskonale ludzie z MSI. Gdyby nie wiedzieli, to raczej by nie stworzyli takiego kompa jak Creator Z16, który ma na pokładzie kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060, Intela i7 11 generacji, Windowsa 10, a przy tym naprawdę elegancki design i niewielką wagę. To wszystko bardzo usprawni Waszą pracę. Naukę i grę. Karygodnym byłoby nie wspomnieć też o sterownikach Nvidia Studio, które są nie do zajechania i gwarantują stabilną i szybką pracę na wielu aplikacjach kreatywnych czy w programach Adobe. Gry za to są nie tylko płynne, ale też naprawdę obłędnie wyglądają dzięki chociażby ray tracingowi, który symuluje fizyczne zachowanie światła tak, żeby wyglądało to maksymalnie realistycznie, albo technice DLSS, która zapewnia więcej klatek na sekundę. Oczywiście wiadomo, że nie każdy tylko gra albo tylko pracuje, wiele osób się również uczy, ale i one dzięki Nvidia Broadcast będą to mogły robić po prostu sprawniej. Zresztą, właśnie głównie z myślą o uczących się, Nvidia ma teraz akcję Back to School, w ramach której czekają Was naprawdę eleganckie promocje na kompy z najwyższej półki. Z takim potencjałem pod palcami o kolejny przełom może być łatwiej niż się spodziewacie, i to wcale niekoniecznie w laboratorium, a właśnie w domowym zaciszu. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie koniecznie, a my widzimy się niedługo.